Wszyscy od małego są chowani, żeby przykręcić śrubki, wziąć na traktor, zobaczyć jak on działa i tak dalej. A dziewczynki, no daje się im lalki, daje im się garki. Od samego początku jest taki podział na twoja rola, moja rola. W większości gospodarstw, takich dużych, które ja znam, to jednak dominantami są mężczyźni. Dlatego, że właśnie oni są producentami. Mężczyźni na spotkaniach, na zebraniach podejmujący decyzje. Czasami jak tu panowie rozmawiają, są bardzo ważni i dyskutują i tak kobiety to w kącie. Mówię, nie, no nie, to tak nie może być, bo ta kobieta w rolnictwie wykonuje tak dużo pracy i jest tak zajęta, że gdyby tak popatrzeć godzinowo, ile pracuje mężczyzna w gospodarstwie, a ile kobieta, to niewątpliwie byłoby to dużo na plus dla kobiety. Zawsze było taki podział pracy, mąż, na pewno agrotechnika i pole, ja dom, pole, kuchnia, wszystkie inne rzeczy. Dzieci się właściwie wychowywały w międzyczasie. Więc czasami dla mnie było nagrodą pójść w pole, chociażby z motyczką i spokojnie sobie nawet 10 godzin popracować, móc spokojnie pomyśleć. Wydaje mi się, że tyleż samo poświęcam czasu, energii i takiej determinacji, żeby to gospodarstwo funkcjonowało, więc nie lubię być spychana, że jestem tą osobą mniej ważną. Bardziej mnie to denerwuje, jeśli czuję, że no ta kobieta, no tak, to tam dom, zakupy, nie wtrącaj się. No tutaj to wtedy już jestem przewrażliwiona, że jednak nie, no dobrze, że ty pełnisz swoją rolę, ja swoją, ale generalnie to jesteśmy łączne. To jest nasze miejsce na ziemi. Innego byśmy chyba nie chcieli.